miło mi cię poznać. Jak ci minął dzień? Bardzo dobrze. Tutaj w Polsce cały czas jest świetnie. Pogoda jest idealna. Nie jest to typowy październik, ale jest dobrze. Przywiozłem ze sobą lato z Brazylii. Na początku chciałabym cię zapytać, skąd taka decyzja, aby współpracować z Polonią Londyn. Słyszałam, że bardzo spodobał ci się ten pomysł. Tak, kocham ten pomysł, a nie tylko lubię, ponieważ uważam, że Anglia albo nawet Wielka Brytania potrzebują mieć dobrą drużynę siatkarską. Ciężka praca, którą wykonują ludzie z Polonii Londyn, aby stworzyć silny zespół, jest naprawdę niesamowita. Gdy widzę, że oni naprawdę rozumieją, co trzeba zrobić, aby to osiągnąć, zachęca mnie to do współpracy z nimi. A jak ci się podoba w Londynie? To miasto jest niesamowite. Strefa Greenwich Zero, wszystko jest blisko. To bardzo bogaty kraj, gdzie jest bardzo dużo różnych firm. Zarówno podczas Igrzysk Olimpijskich, jak i w trakcie mojego pobytu teraz, widziałem, że ludzie tam bardzo lubią siatkówkę. Na mecze przychodzą całe rodziny. Jest tam bardzo duża polska społeczność oraz bardzo duża brazylijska społeczność. Na pewno możemy im pokazać, jak widowiskowa potrafi być siatkówka, ponieważ moim zdaniem zarówno Polska, jak i Brazylia mają bardzo silne reprezentacje. Wszyscy wiedzą, że masz mnóstwo sukcesów sportowych na swoim koncie i zastanawiam się, czy ty sam czujesz, że osiągnąłeś już wszystko w swojej dyscyplinie sportu. Tak, na pewno. Zdobyliśmy mnóstwo trofeów przez 20 lat. Zakończyłem swoją karierę odnosząc bardzo dużo sukcesów i będąc bardzo szczęśliwym. Ale wracam, ponieważ wierzę w ten projekt i jeśli nie byłby on takich rozmiarów, to nie wróciłbym po to, aby promować cokolwiek. Wiem, że jesteś dużym fanem naszego kraju, Polski. Co podoba ci się w Polsce najbardziej? Myślę, że Polacy. To pierwsza rzecz, ponieważ gdy przyjechałem tu pierwszy raz w 1994 roku, widziałem, jak trudny był to czas po upadku komunizmu w Polsce. Ale krok po kroku i rok po roku Polska rozwijała się szybko, szybciej niż inne kraje, w których też był komunizm. Za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, widzę ślady historii na ulicach i wśród ludzi. Kiedy opowiadają o czymś, widzę emocje w ich oczach i to jest naprawdę niesamowite. Potem chciałem również robić coś dla dzieci, ponieważ sam miałem małe dziecko, gdy byłem młody i starałem się jak mogłem, aby im pomóc. Zacząłem tu przyjeżdżać, aby realizować ten projekt, aby dać im moc i energię, aby coraz lepiej się rozwijali. Aby rodzice rozumieli, że pozytywna energia jest bardzo ważna na tym etapie rozwoju. Oraz pierogi. Pierogi? Już niebawem zagrasz towarzyski mecz z mistrzem Polski, Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Co możesz powiedzieć o tej drużynie, na przykład o poziomie sportowym? Mamy takie powiedzenie w Brazylii, że musisz myśleć o sobie, o swoim zespole. Musisz myśleć o swojej historii. Co chcesz zrobić w tej edycji Ligi Mistrzów w Chorwacji? I musisz myśleć o tym, aby pozbierać swój zespół, aby trenować, aby być na miejscu. To tak jak grałem w reprezentacji Brazylii. Inny zespół nie był dla mnie tak ważny. Ważne dla mnie jest, aby ustawić mój zespół we właściwy sposób. Czego mogę ci życzyć? Czego mi życzyć? Na pewno wygranie Ligi Mistrzów. To jest główny cel. Wiemy, że to bardzo trudne. Wiemy, jak dużo ci ludzie dali, aby ten zespół znalazł się w Lidze Mistrzów i to jest bardzo ważne. To pierwszy raz, kiedy tam będziemy, ale na pewno nie ostatni. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję za naszą rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.